Dzień dobry Państwu, 3 sierpnia, poniedziałek i to warto wiedzieć, co warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji, warto wiedzieć, co działo się, co dzieje się na szerokim rynku, a rozpoczynamy od dolara amerykańskiego, nieprzypadkowo bowiem poniedziałek rozpoczyna się od, no cóż, zmiany kolejnej w ostatnich dniach sentymentu. Sentyment raczej risk off, dosyć wyraźnie zyskuje amerykański dolar, więc tutaj indeks dolara będzie na naszym tapecie jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Co ciekawe, coraz silniejsze stają się waluty, no cóż, dosyć dziwne, dolar nowozelandzki i brytyjski funt. Zupełnie jakoś bez powodu. Japoński jen, euro, frank szwajcarski, który jest w tym momencie najsłabszą walutą w koszyku walut grupy G10, nadal poniżej kreski względem amerykańskiego dolara, a sam amerykański dolar odbija od poziomu 92,50. Ten poziom też nie jest przypadkowy, bowiem tak naprawdę tutaj, no cóż, w maju 2018 roku mieliśmy do czynienia z pewnym zawahaniem w tym trendzie wzrostowym. Jeżeli mielibyśmy tutaj podgląd również na wolumen, to także tutaj widać byłoby nieco wyraźniej, że te poziomy, te okolice są przez inwestorów traktowane jako wyraźne, a patrząc też na wykres dzienny, no tak naprawdę odbiliśmy od tego poziomu jako od linijki 92,50 de facto, nie 52, ale też ciężko jest tutaj myszką tak dokładnie wyznaczyć. Jeżeli wierzymy w silniejszego dolara amerykańskiego, no a cóż, w tym momencie wygląda na to, że dolar jest bardzo mocno przeceniony, to dopiero okolice 94,66, czyli te minimum marcowej wyprzedaży stanowiłoby poziom oporu. A dlaczego rozpoczynam od dolara amerykańskiego? Nie dlatego, że dolar amerykański w tym momencie jest jedną z silniejszych walut, bowiem, no cóż, takie zmiany sentymentów obserwowaliśmy i w minionym tygodniu. Natomiast warto wspomnieć o tym, co działo się w minionym już weekendzie, w trakcie minionego weekendu, a działo się całkiem sporo. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Stany Zjednoczone i na obniżoną perspektywę ratingu Stanów Zjednoczonych, obniżoną przez Fitch. Mimo wszystko nadal rating wiarygodności kredytowej, no tak naprawdę największej gospodarki na świecie, utrzymywany jest na najwyższym poziomie 3 razy A, natomiast agencja Fitch, jedna z wielkiej trójki, obniżyła perspektywę ratingu kredytowego ze stabilnej do negatywnej. Jak to zostało uzasadnione? No, Fitch stwierdza jasno, no tutaj obawia się pogorszenia stanu finansów publicznych USA, a także braku wiarygodności planu ich konsolidacji. Agencja oceniła także, że wysokie deficyty fiskalne i dług znajdowały się już na ścieżce wzrostu w średnim terminie, jeszcze przed tym ogromnym wstrząsem gospodarczym wywołanym przez koronawirusa. W trakcie minionego programu, w trakcie co nowego złotego, również o dolarze amerykańskim mówiłem, zwracałem tam uwagę na dynamikę podaży pieniądza M2, M3 w Stanach Zjednoczonych. No, w ostatnich tygodniach tak naprawdę właśnie od tej marcowej wyprzedaży i marcowych działań amerykańskiej rezerwy federalnej, no ta podaż wystrzeliła, więc też nie dziwimy się słabemu dolarowi. Jak na razie pozostałe dwie ważne agencje ratingowe, czyli S&P czy Standard & Poor's, a także Moody's, nie zdobyły się na zmianę, czy chociażby na zapowiedź zmiany ratingu USA. Warto też patrzeć w stronę USA z nieco innej perspektywy, bowiem no, już niedługo amerykańscy wielbiciele, amerykańscy fani TikToka, no, pozostaną po raz kolejny bez swojej ulubionej aplikacji. Trump chce, czy będzie delegalizował tą aplikację, chociaż tak naprawdę wciąż nie wiadomo, co stanie się z TikTokiem, wciąż nie wiadomo, co stanie się z tymi milionami TikTokerów amerykańskich. Donald Trump, zresztą podobnie jak na początku minionego miesiąca, mówił o tym, że chiński wywiad wykorzystuje TikToka właśnie do szpiegowania swoich użytkowników. Wielu ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa uważa podobnie. No, nie ma tutaj jasnych i klarownych dowodów, że rzeczywiście takie szpiegowanie ma miejsce. Mimo wszystko ostrożność Amerykanów jest widoczna. Nawet sam
Sam Pentagon zakazał swoim pracownikom, zarówno cywilnym, jak i wojskowym, absolutnie zakazał instalowania TikToka na jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym, które pracownicy Pentagonu posiadają. Nie tylko Donald Trump, Mike Pompeo również zapowiadał w lipcu, że TikTok może zostać objęty zakazem działalności w Stanach Zjednoczonych. To kolejny krok w tej walce pomiędzy dwoma gigantami, pomiędzy USA i Pekinem. Tutaj no, naprawdę kolejna tylko i wyłącznie kolejne potwierdzenie tego, że te ciśnienie, te tarcia pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem są widoczne i będą prawdopodobnie kontynuowane w najbliższych dniach. Dlaczego powiedziałem, że tutaj ten TikTok wcale nie musi zostać zakazany na terenie Stanów Zjednoczonych, bowiem istnieją przecieki, wciąż niepotwierdzone, ale istnieją przecieki, że chińskiego TikToka przejmie Microsoft. Microsoft ma mieć 45 dni na osiągnięcie dealu z Chińczykami, a właściwie z chińską korporacją ByteDance. No, w tym momencie Microsoft na poziomie $205, natomiast już ta piątkowa sesja podpowiadała nam, że tutaj amerykański koncern może ponownie zaatakować ostatnie szczyty. $215 no, dzieli nas tak naprawdę niewiele, natomiast jeżeli potwierdziłaby się informacja, że TikTok ma zostać przejęty przez Microsoft, wówczas dla Microsoftu znaczyłoby to naprawdę wiele, bowiem no tutaj spółka założona przez Billa Gatesa, przez jednego z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na całym świecie, dołączyłaby w tym momencie do grona tych wielkich koncernów mediów społecznościowych, Twittera, Facebooka, czy również w pewien sposób Netflixa, no również Snapchat. Więc dla Microsoftu przejęcie TikToka, który w tym momencie w samych tylko Stanach Zjednoczonych ma 100 milionów użytkowników, będzie i powinno być całkiem sporym krokiem. Wbrew temu, co mogłoby nam się wydawać, wbrew temu, co tutaj mówią też Amerykanie, przeciwko Chinom również wystąpiła Europa, niemiecki minister stanu, czy minister stanu, tak, nie wiem jak to też przetłumaczyć, pan Michael Roth stwierdził, że no, od tej pory tak naprawdę już nie powrócimy do tych starych stosunków z Chinami. Nie mówię już tutaj o TikToku, a raczej o tym, co dzieje się w Hongkongu. Zatem widać, dla Amerykanów ważne jest bezpieczeństwo narodowe, ważny jest TikTok dla nas, natomiast dla Europy ważne jest to, co dzieje się w Hongkongu, a też tam pamiętamy, że nie dzieje się zbyt ciekawie. Dla wszystkich tych, którzy handlują dolarem australijskim, warto o tym mówić, że w poniedziałek ma miejsce święto bankowe. Nie święto w samej Australii, ale święto bankowe no, w Australii również, a sam dolar australijski odbija od nie tak dawnych szczytów, lokalnych szczytów w kwietniu 2019 roku. Poziom 72 centów wyraźnie stawia opór i wydaje się, że również dzisiejsza sesja może być sesją kontynuacji. Jak na razie delikatnie reagujemy, czy ta sesja europejska delikatnie tutaj koryguje te ostatnie spadki. Spadki również szykują nam się chyba na miedzi i właśnie o miedzi warto w tym momencie mówić, bowiem miedź jako te proxy pomiędzy rynkami finansowymi, pomiędzy jakimś przemysłem, ale również i miedź jako proxy koronawirusowe całkiem dobrze działa. Widać wyraźnie, jak wyraźny był ten spadek na początku roku, a oczywiście ten dołek marcowy, gdy no, tak naprawdę wszyscy uznali, że koronawirus nie jest tak groźny, rozpoczął nam taki długotrwały trend wzrostowy. Natomiast już tutaj w ostatnich dniach miedź, czy to na LME, czy na COMEXie amerykańskim, wyraźnie złapała zadyszkę. I tutaj okolice w tym momencie patrzymy na kontrakty terminowe na COMEXie.
okolice 2 dolarów 93-94 centów jak na razie są poziomem nie do pokonania. Oczywiście czekamy na coraz wyższe poziomy, natomiast jeżeli miedź ponownie zaczęłaby spadać, tutaj odczytywałbym to jako rodzącą się obawę o nasilającą się pandemię i być może będzie to po raz kolejny potwierdzenie tej zbliżającej się drugiej fali wyprzedaży, jeżeli chodzi o koronawirusa. No cóż, chciałem jeszcze powiedzieć o polskiej giełdzie, chciałem jeszcze powiedzieć krótko o dolarze amerykańskim. Dolar amerykański w tym momencie nieco silniejszy, natomiast też pamiętajmy o tym, co robi Fed, pamiętajmy o tym, o tej podaży pieniądza M2, M3. O tym pamiętają analitycy JP Morgan, o tym pamięta również Bank of America, które w ostatnich dniach, a właściwie w ostatnich godzinach przypomniały tylko i wyłącznie, że aktualna siła dolara prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie tymczasowa. Trend jest wyraźny, trend jest spadkowy, więc tutaj oba te banki, obie te instytucje oczekują dalszej kontynuacji słabości dolara amerykańskiego. JP Morgan stwierdza tutaj wyraźnie, że istnieją trzy kluczowe czynniki osłabiające dolara amerykańskiego. Jest to przede wszystkim koronawirus, jest to sytuacja gospodarcza nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie, ale także niepewność pod kątem jesiennych wyborów w Stanach Zjednoczonych. No cóż, godzina 9:27 na naszych zegarkach. No i już na sam koniec. Chciałbym tylko podziękować Państwu za dzisiejszy program. Chciałbym oczywiście życzyć na początku tego nowego tygodnia udanych inwestycji, udanych decyzji inwestycyjnych. No i cóż, spotkajmy się ponownie już w środę o godzinie 10:00.